Czas spiąć dupę i włączyć tą grę. Papieru nie przyniosłem, bo mi się nie chciało. Dark Deception. Ja już nagrywam. Jak chcecie, możecie się oczywiście przywitać. Dobra, YouTube, witam was z powrotem na moim kanale z gry pod tytułem... Dark Deception. Dzisiaj będziemy sobie ogrywać trzeci chapter. Jak widać, czeka tutaj na nas bardzo sympatyczna kaczuszka. Of course, prawdopodobnie Moron będzie to montował, tak więc... nie wiem, po której stronie się pojawi chłop, ale... mam nadzieję, że mogę na ciebie liczyć. I guess. Trochę entuzjazmu muszę sobie nabrać. Stresa mam. Ready to try again. Niezbyt jestem gotowy, by spróbować ponownie, bo wiesz, jak to jest. Pamiętasz, jak krzyczałem w poprzednim odcinku, co nie, Birs? Pamiętasz moje krzyki agonii oraz rozpacz, jaką niosłem ze sobą, zbierając te kryształy? Come on! Kurwa, tak mi się... tak... Malax blocked the entrance. Now that's just pathetic, don't you think? Never fear, love. There's a solution. You'll just need to rearrange your brain a bit. Go to the ring altar. Żyć horyzonty, myślisz, masz na myśli Bieszczady? Now hold still. You might also want to close your eyes. It keeps them from popping out. O. Po co mi jest telepatia? Elo? Co to telepatia? Czemu ja przywołałem małpę? Just don't let me catch you trying to see through anything besides walls. Pamiętajcie też o 3000 chwapek. Nie, że coś. Tak. Stranger Sewers. Not afraid of a little sewer water, are you? Just don't get any of it in your mouth. Dzięki, kurna, ale potrzebowałbym prysznicu. Stay dry, server watering slows everything. O kurwa, faktycznie. To będzie przejebana sytuacja. You've heard the urban legends, I'm sure. All kinds of things get flushed down here. Alligators, goldfish, duckies. Sprawdź ściany na lewo od portalu. Masz na myśli tą? O! Okej! Okay. Czyżby to była ciekawostka? Fear the Darkness? Znalazłeś ukryty pokój. Czekaj, co? Pacjent Tammy Hauser, 12-letnia biała kobieta mieszkająca z rodzicami. Jej choroba psychiczna dała się we znaki w 1988 roku. Pacjentka została przyprowadzona przez tatę. Mężczyzna mówi, że jego córka choruje na poważne wahania nastrojów i ataki paniki. Przyznaje też, że dziewczynka zachowuje się agresywnie, podejmując niebezpieczne działania, aby przyciągnąć jego uwagę. Oj. Obawia się, że córka dalej będzie się okaleczać, albo co gorsza, zacznie okaleczać innych. W przeszłości jej matka również była chora psychicznie. Wydaje się, że pacjentka ma niską samą ocenę, ale nie odczuwa przyjemności, ma zaburzenia snu, nie je zbyt dużo, traci na wadze, nadal nie ma energii, ma problemy z koncentracją i pamięcią. Pacjentka wykazuje symptomy depresji i lęku, gdy pyta się ją o ojca, jest przekonana, że on ją ignoruje i że jest zapatrzony w swoją karierę. Uważa, że jej ojciec chciałby, by nigdy nie istniała. Pacjentka nosi znaki samookaleczenia, to jest blizny na lewym ramieniu. Prawdopodobnie cierpi na wczesne stadium choroby afektywnej dwubiegunowej. Zalecam dalsze badania i obserwacje. Przypisane zostaną leki na depresję i lęki. Podaję najpierw
Oksar Bespine, doktor Angela Simons. Tami, żałuję, że cię nie słuchałem, ale byłaś dla mnie niczym. Widziałem tylko twoje wady. Jeśli mnie słyszysz, uwierz we mnie, ten jeden raz. Zmienię twoje przeznaczenie. Tabletki wcale jej nie pomagają. Staje się coraz bardziej szalona i nieobliczalna. To niekończący się koszmar. Mogę życzyć jej jak najlepiej, ale wiem, że prawdopodobnie nigdy nie powróci do normalności. Będzie takim samym chaosem mentalnym jak jej matka. Czuję, jak moje życie staje się coraz bardziej mroczne. Tylko człowiek może tyle wytrzymać. Naprawdę nie obchodzi mnie, co ludzie sobie o mnie pomyślą. Tamte dwie nie wiedzą, jak być szczęśliwym i tylko wysysają radość z mojego życia. Cokolwiek ja i jej matka mieliśmy, tego już nie ma. Muszę się uwolnić, póki mam jeszcze siłę. Mam mnóstwo pieniędzy i wielką karierę. Mogę zacząć od nowa już teraz. Jednak muszę jeszcze coś z nimi zrobić. Nie mogę pozwolić jej zabrać połowy tego wszystkiego. Ona tylko wykorzysta tego upośledzonego Bahora, by ogołocić mnie z kasy. Chcę być wolny i zapomnieć, że one w ogóle istnieją. Dzięki Bogu, ona nie jest taka inteligentna. Może jest na to sposób. Pamiętasz? Twoje brzydkie kaszątko? Wadliwy jak ona. Tak łatwo zapomnieć. What the fuck? Ten tekst. Na końcu tego. On nie jest zapisany tutaj. Na tym papierze, nie? Czy to jest możliwe, żebyśmy po prostu grali ojcem? Tego nie możemy wykluczyć. Może być to też inna osoba, ale nie wykluczamy to też, że... Na początku wspominaliśmy coś o tym. That's some fucking deep shit. To nie ty musisz się kurwa taplać w gównie teraz! Wiecie co? Dziura? Mogę zajrzeć do tej dziury? Uważaj na wielką, na jedną wielką. Coś mi mówi, że to chyba będzie dłuższy troszkę odcineczek. What the fuck? Toggle sprint. Okej, dobra, nie wiem jak to działa. Aha, okej, zginąłem na samym początku. What the fuck? Co ja tu muszę... Dobra, czyli mi to pokazuje, które nie są fałszywe. Po obu stronach są fałszywe. Co jest? Spierdalaj! Jak ja mam im uciec? What? Jak tu się nie da pozostać dry? Kurwa, nie wiem co zrobić. Ja będę tutaj cały czas ginął. Jasne! No przecież kurwa użyłem teleportu, spierdalaj!
Ja pierdolę. Biegnij! No, fucking sheesh! Zostaw mnie! Kurwi bąku jeden! Kurwo! Spierdalaj! Tutaj siarzu jeden. Kurwa. Kipka szmato. Dwie idą tutaj. No, aha, okej, okay, dobra, fajnie. Nie podoba mi się to kompletnie. Nie ta moc. Ile tego gówna tam jest? You might want to take a shower after this. Tak, będę chciał. Dobra, z tej strony mam już wszystkie pozbierane. To jest duży plus. Powolutku, pocichutku, aż do celu. Naprzeciwko mnie nie ma nikogo. Mogę biec. To jest bardzo dobra strategia teraz. Strategicznie. Przydałaby się muzyka z Paydaya, ze Stealtha. Dobra, enemies revealed. Ale oni są tam rozstawieni, co jest? Robimy go trochę, żeby zgubił mną zainteresowanie. Good, gites, bis majonez. Dobra, skoro frajer siedzi tam na końcu, jak blisko tego kryształu jest? Wystarczająco blisko, żeby się obudzić. Tam w środku jest ich też mnóstwo. Kurwa, nie tepnę się tak. Dobra. Ryzyk fizyk? Oj, to był bardzo duży, głupi, a gówniany ryzyk fizyk! Musimy go zgubić. O, frajer się przeniósł. O. Okej. You found a secret. O Jezu, to jest po angielsku. Manage to escape from the dollhouse. I'm not sure how much more of this I can take. The longer I follow the demon's path, the more nightmarish it becomes. Even with the relic, I doubt that I will last much longer. I can only hope that a way out lies somewhere within these sewers. It is quiet here, too quiet. Everything seems worthless, forgotten. The sewer is full of rotten filth.
I've learned that what you see is not always the really though. The reality though. There are usually large duckies scattered around in every tunnel. I thought there were all hollow. They were all hollow. But then I sensed something moving a short distance away. It seems some of the duckies are not as hollow as they appear. Instead, they contain the rotten souls of liars, flushed down to the sewers and left to decay. They are now creatures of deception, and they were in life, as there were in life. These dreadful duckies are trying to blend in and hide behind their false appearance, but my sense easily reveals them. There's something else lurking here, though. Something much bigger and far more dangerous. I can hear it. It knows I'm here. E. They dancing! They having a party! Ciekawi mnie, kim jest ta tajemnicza postać i... Aha, skubany się przybliżył! Widzę ci, śmiecio. A ten śmieć nadal tam stoi, tylko że jest bliżej, czyli mogę się tepnąć za niego, nie triggerując śmiecia. Kurwa, striggerowałem go! Chodź! Odpuść sobie, kolego! Ikis. I know! Tutaj jeden śmieć już dokładnie przy drzwiach spoczywa. O, patrzcie! Netfryer tu czekał! Tutaj muszę działać szybko! Come on, widzę to! Widzę mój punkt! Kurwy! Wicked! Speed! Come on! Wicket! Got this, fuckers! Kiwka! Hono tu? Come on! Oj! Come on! Jeszcze tylko kurwa boss fight mnie czeka, ej! That's far enough, Morgan. Siema, Malak! You know, you're the first of Beerus's pets to actually cause me some trouble. I should commend you for your tenacity. Well, commendable as you may be, I'm afraid your little streak ends here. Fortunately, watching you run around obediently has reminded me that I have a loyal pet as well. Nie podoba mi się to. Here, let me introduce you, so you can both get more properly acquainted. Now you'll have to excuse me. I must take my leave. Business calls elsewhere. Jak mam to kurwa, jak mam z tym walczyć? Oh, and Beers, I know you're there, peering through your little puppet. I'll be settling matters with you very soon. Oh,
Jak mam z tym walczyć? O, jeszcze te kaczuszki tutaj. O, I'm dead. Come on. Biegnij! Yes. What? Tędy muszę biec? Nie podoba mi się to. Szybko, po lewej jest ten punkcik! Chcę go mieć! Bap. I mi daj. O, szasz! Chyba to mi się na razie nie przyda na nic. O, mem! Tepaj się, biegnij, kurwa! No kurwa, żarty se robicie? Czemu to się tak wolno otwiera? Kurwa, tak! Come on! Mąka jest! Biegnij! Oj, tak kurwa mnie nie odgrodzisz, nie? Nie ma mowy. Spierdalaj. O! Strategia! Oj, moron będzie miał duży ubaw montując to wszystko. O ja pierdolę. Ale to była zabawa, powiem szczerze. Olak, witam. It vexes me greatly that you're still here, mortal. Wiem, niektórzy są podirytowani, gdy ja jestem obecny. Nie ty jeden. Now she has another piece of that infernal ring. No i fajnie. Every piece Beers gets makes her more powerful. Don't you get that, meat sack? What do you think is going to happen when she doesn't need you anymore? He's right. I am getting more powerful. Powerful enough to fulfill your every wish. That's why you're here, isn't it? Jeżeli mam ufać słowom Malaka, to szczerze powiem... Może mieć nieco racji. Why not tell him what fate befell the last person that trusted you? Okay. Five more pieces to go, love. Care to try your luck again, or would you rather just stay here with me? Wiesz, myślę, że sobie zostanę na chwilę z tobą.
Jakieś ognisko może tu rozpalimy, kiełbaski wyciągniemy, poopowiadamy straszne historie, odpoczniemy. Powiem szczerze, że... na dziś mi chyba starczy.